Hej, witam was serdecznie, tu jest Byron i zapraszam was na nowy odcinek z gry Dragon Age Początek. W poprzednim odcinku dotarliśmy do Lothering, do tej pierwszej miejscówki przed Redcliff? Tego zamku Redcliff. Tam będzie zamek potem. I kurczę, przeprowadziliśmy bandytów, które chcieli sobie zarobić nieuczciwie i okradali ludzi, uchodźców, ci co uciekali z tych stamtąd. Skąd była ta nazwa? Pokażcie. Mapa świata bym chciała. Z Ostagaru, z tej bitwy przed pomiotami ich okradali. Myśmy załatwili ich. Ale widzę, że mam jakieś. Zabraliśmy sobie z tablicy. Tablica u kantora, właśnie wybi bandytów. Jest ich ilu? I trzy bandy bandytów. No to przykro mi, tak tu piszą. Na dzisiaj musimy sobie poszukać jeszcze, gdzie jest ten. Ale ani znaku głównej hordy. Jesteśmy teraz jedyną nadzieją tej. O, tu jest syr. Nie opuszczę jej. Syr. To wszystko. Syr. Niechaj stwórca się nawet. A ty kto jesteś? Syr Donal. Twórca. Tak? Przepraszam. Jesteś o tym? Nie zauważyłem, kiedy podeszłaś. Syr Donal? Donald Duck? Alister? Na stwórce. Jak się masz, chłopcze? Byłem przekonany, że nie żyjesz. Żyję, no my też. Ale nie dzięki Ternowi Loganowi. Gdyby Arl Emon był zdrowy, szybko wyjaśniłby sprawę z Loganem. Zdrowy? Gdyby był zdrowy? Co chcesz przez to powiedzieć? Arl padł ofiarą choroby, która zagraża jego życiu. Nie udało nam się znaleźć na nią lekarstwa ani naturalnego, ani lekkie powiązanie jak do Władcy Pierścieni. Kilka tygodni temu. Ale jego stan szybko się pogarsza. Z tym, jak on się nazywał? Z Rohanu, ten też był. Nawet magia tylko w niewielkim stopniu spowalnia jej przebieg. Możemy liczyć jedynie na cud. Wszyscy rycerze z Redcliff wyruszyli na poszukiwania urny świętych prochów. Prochy Andrasty mogą podobnie uleczyć Andrasty. Każdą chorobę. Mm-hmm. Głupotę też? Jednakże gonimy za legendą. Z każdym dniem moja nadzieja słabnie. Muszę już iść, panie, nie chcę nic słyszeć o żadnym zadaniu, żartuję. Nie powinieneś uciekać przed mrocznymi pomiotami. Miałam nadzieję, że spotkam się z Arlem Emonem. Więc trafiłeś tu w poszukiwaniu prochów. Powiedz mi o tej urnie świętych prochów. Twój przyjaciel Sir Henryk nie żyje, mam coś, co do niego należało. O, właśnie o to. Co? Masz jego medalion? I list? Na oddech stwórcy. Dziękuję, że mi to dałaś. Inaczej mógłbym się nigdy nie dowiedzieć, co go spotkało. Dostał może jakoś nagród. No, przestań, ty gobito, ty przestań. Już tyle tych nagród się obłowisz kiedyś, że kiedyś. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Żegnałam bandytów, którzy go zabili. Dziękuję. Zastanawiam się, ilu z nas spotkał ten sam los na tej szalonej wyprawie. Dużo. Nie powinieneś uciekać przed mrocznymi pomiotami. Moje zadanie jest ważniejsze. Obawiam się jednak, że powrócę do Redcliff z pustymi rękami. Miałam nadzieję, że spotkam się z Arlem Emonem. A po co, jeśli mogę spytać? Nie interesuj się. Potrzebowałem pomocy przeciwko Terowi Loganowi. Wolałbym tego nie zdradzić. Rozumiem. To prawda. Arl cieszy się dobrą sławą. Jednak Tern Logan jest bohaterem w całym Fereldenie. Bez względu na to, co zrobił albo czego nie zrobił Tern, Arl wciąż jest chory. To moje największe zmartwienie. Jest w ogóle po co jechać do Redcliff? Sądzisz, że Logan ma związek z chorobą Arla? No raczej pewnie tak. Masz może dla mnie jakieś rady? Może już nie żyć. Ale może los się odwrócił, gdy mnie nie było. No tak, powinniśmy kurde. Sprawdzić, co się dzieje w Redcliff. Teraz jestem o tym przekonany. Jestem pewien, że na zamku Redcliff godnie cię powitają. Jest tam Arlesa. A ona może ci powiedzieć znacznie więcej niż ja. Arlesa... Trafiłeś tu w poszukiwaniu prochów. Chciałem skorzystać ze świątynnej biblioteki, ale moje umiejętności lepiej sprawdzają się na polu walki niż przy szukaniu baśni. Opowiedz mi to o urny z piętych prochów. Podobno zawiera prochy prorokini Andrasty. Naprawdę nie znasz tej historii?
Nie. Chciałabym usłyszeć, czego udało ci się dowiedzieć. Mnie to wygląda na zwyczajne marnowanie czasu. Może ja ci pomogę? Jeżeli naprawdę cię to interesuje, w zgromadzonych tutaj księgach jest mnóstwo wiedzy. Nie udało mi się znaleźć nic, co wskazywałoby, że to coś więcej niż tylko desperackie poszukiwania. Cóż, skoro Henryk nie żyje, muszę wracać do Redcliffe. Być może później poszukam tego uczonego, o którym wspomniał w liście. Muszę jechać. Ale jeszcze czekaj, czekaj, panie. Stój, może ci bardzo pomogę, stój. Dobrze, mam jakiś wpis w kodeksie. Gdzie być kodeks? W ogóle nie ten, nie sprawdzam ten. Genloki, aha, czyli stworzenia, przeciwnicy. Loki. Ogry. I wilki debilki, haha. Przedmioty mamy, Ediga, aha, czyli jest 18 jakichś takich ekstra super wypaśnych rzeczy. To mam tam tarczy. Magia i religia, mamy dwa jakieś wpisy, stwórca, aha, tak ten. O Boziu, ile tego jest? Co jeszcze mamy? Święte proch Andorasty. Dobrze. Kultura i historia. Mamy kulturę Feldenu, znaczenie psów. A kotów nie macie? Tu mam wysokość, ale chyba to już widzieliśmy, co? I lottering. Turmaric. Ostagar. Czas strażnicy. To chyba już było gdzieś ten. Jak mi się wydaje. Igusza Korkari. W postaciach mam, o już, to się królowa Anora się nam odblokowała. Aremon. Logan. Pantegan. Notatki mamy 3. Sterowanie, no, sterowanie to chyba nie za bardzo. I fabularne notatki, szczypta popiołu do wyczytania, list do Jogbiego. Testament. Dobra. Kim jeszcze mogę porozmawiać? A właśnie dziennik, jak tam zadania? Czy w ogóle ten zaznaczyło nam odnośnie tych prochów? Chyba nie bardzo. No dobrze, porozmawiamy z kimś jeszcze. To był ten Sylbrand. Tak, pani. Kim jesteś? Tym szarą strażniczką zwałem się Elizabeth Iron. Możesz mówić mi Elizabeth Iron, nie jestem nikim ważnym, przepraszam, nie chciałam przepytywać. Rozumiem. Jestem Sir Bryant, dowódca Templariuszy z Lothering. Tern Logan ogłosił wszystkich szarych strażników zdrajcami odpowiedzialnymi no, za śmierć króla. Rozumiem, że o tym wiesz. Szarzy strażnicy nie zrobili nic podobnego. Twierdzisz, że to nasza wina. Nikomu o mnie nie powiesz, to jasne. Nie sądzę, żeby strażnicy byli zdolni do takiej nieuwagi lub takiej zbrodni, ale cóż, jest jak jest. Ale lepiej, żebyś tu nie zostawała. Tak, na wszelki wypadek. Co, nakablujesz? Dobra, muszę iść. To ty tu rządzisz.
Czy możesz pomóc jeszcze jakoś co do tych bandytów za wioską? Słyszałeś jakieś nowiny? Inne niż o hordzie pomiotów, która zmierza w naszą stronę? Nie ma dobrych nowin. Tern Logan uznał ponoć, że ogłosi się królem. Nieszczęście na nieszczęściu. No i pech na pechu, kurde. Co masz na myśli? Król Kael nie miał dziedzica? Niektórzy ludzi uważa za bohatera. Co masz na myśli? Tern Logan nie ma praw do tronu. O nie. Być może jest bohaterem, a jego córka królową, ale pochodzi z ludu, a ciało króla ledwie zdążyło ostygnąć. Gdyby Aemon mógł zainterweniować, może nie doszłoby do tego. Nie obchodzi mnie, kto zajmuje tron. Tylko głupcy biją się o to, do kogo należy chata, kiedy płonie dach. A ty tu rządzisz? Wielebna matka czuwa nad swoją trzutką. Ja jedynie dowodzę templariuszami. Zazwyczaj naszym zadaniem jest ochrona kaplicy i odnajdywanie przejawów bezprawnej magii. Teraz możemy tylko bronić niewinnych. Gdybyś znalazł bezprawnego maga, jak templariusz walczy z magią, gdzie znajdę wieloną matkę, gdzie tylko wybronić się teraz wioski. Powiedz mi o czymś jeszcze. Załóżmy na chwilę, że jestem takowym magiem. Co byś mi zrobił? Nie mam nawet czasu o tym teraz myśleć. Moim głównym zmartwieniem jest ochranianie tych ludzi, a nie widzę dla nich innego zagrożenia niż mroczne pomioty. Mamy do dyspozycji więcej niż tylko miecze. Uczymy się rozpraszać złe uroki. Gdyby tylko nasza moc była w stanie odpychać mroczne pomioty. Lecz niestety... Znajdę mateczkę. Przygotowuję to, co będzie musiała zabrać, kiedy będziemy zmuszeni się ewakuować. Czyli wszystko. Nasz ban otrzymał wezwanie od Terna Logana. Ban dostał ban. I zabrał swoich żołnierzy ze sobą na północ. Lothering zostało opuszczone. Powiedz mi o czymś jeszcze. Oczywiście, jeśli to ważne. Inne nowiny. Tylko jeśli interesują cię sprawy magów. Magów? Owszem, słucham. Doszło do mnie, że templariusze, którzy czuwają nad wieżą kręgu maginów, domagają się prawa kasacji. Oby to nie była prawda. Czemu? Czym jest prawo kasacji? To pewnie, że na kasacji skasują ich wszystkich. Wiesz dlaczego? Teraz za zbieg okoliczności. Jeśli prawo kasacji zostanie wykorzystane, wieża i każda żywa istota w środku zostanie zniszczona. No właśnie. Potrzebujemy pomocy kręgu. Musimy iść i ustalić, co się dzieje. Musiało stać się coś strasznego, jeśli wezwano magów właśnie wtedy, gdy są potrzebni w walce z mrocznymi pomiotami. Nie mam ci nic więcej do powiedzenia. Mnie obchodzi tylko nadciągająca horda. No a nadciąga. Nie mam więcej pytań. A teraz, jeśli nie trzeba ci już nic więcej... Sprawy, wiesz co, wyglądają źle. Bo mają się źle. Ban zabrał swych ludzi na północ i wioska musi radzić sobie sama. Ewakuujemy tyle osób, ile się uda, nim dotrze tu horda. Pozostanę tu tak długo, jak będę potrzebny. A teraz, jeśli nie trzeba ci już nic więcej... To spadaj. Czy możesz pomóc jeszcze jakoś? Obawiam się, że nie mogę. Nie tobie i nie otwarcie, ale proszę, weź ten klucz. Weź ten klucz. Co mi dałeś? Otwiera dużą szafkę na przeciwległej ścianie. Jest tam więcej, niż możemy zabrać ze sobą. Więc bierz tyle, dziękuję, dziękuję. Co do tych bandytów za wioską. Ach, stwórcy. Ile razy będziemy ich jeszcze przepędzać? Jeden raz mniej sama ich przepędziłam. Kłam, obrabowali mnie, domagam się rewanżu. Musicie bardziej zważać na drogi. Doprawdy? Nie ma ich? Tak, nie ma. To prawda, sam widziałem jak wieją ku wzgórzom. To wyjątkowy wyczyn. Czy przyjmiesz skromną nagrodę za ten dobry uczynek? Oczywiście, dziękuję. Mogę zająć się tego typu za drobną opłatą. Oczywiście, spoko. Jeśli cię to interesuje, na zewnątrz jest tablica kantora, pełna zadań i prac, które należy wykonać. No mam już jedną wzięte. Zdarza się nawet zapłacić. A teraz, jeśli nie trzeba ci już nic więcej... Dobra, już sobie idę. Bezpiecznej drogi i niech stwórca nad tobą czuwa.
Już, koniec. On mówił... Z której strony on mówił? Prawo, lewo? Klucz mamy. Tu chyba, no nie? Słyszy o naszym oddaniu i tak, tu. Okład leś... Dobra, okład niech leci z niego będzie. Modlą się o pomoc do prorokini, którą spalili i Boga, który już dwukrotnie się od nich odwrócił. Hello, hello. Obstawę widzę, że masz pani. I nie od, do nieodwarcia z ksyneski. Co tam, matko? Chcesz złożyć ofiarę na rzecz kaplicy, moja droga? Wyglądasz, jakbyś miała przy sobie więcej niż ci, którzy zwykle tu przychodzą. Nie mam nic do zaoferowania. Kim jesteś? Jaka ofiara jest zwyczajowa? Dziesięcina dla zakonu? Żartujesz sobie? Rozumiem. Nie każdy. Co macie, rentgena w oczach? Zamożny, aby poświęcić dla stwórcy choć kilka monet. Więc co mogę dla ciebie zrobić? Nic ważnego. Jestem szarą strażniczką. Potrzebuję twojej pomocy. Miałam nadzieję, że trzymam twoje błogosławieństwo. Szara strażniczka? Tutaj? Trzeba ci wiedzieć, straży! Że ten Morgan ogłosił strażników wyjętymi. No się go mam. Jak słyszałam, ale to Logan zdradził króla. A co mnie obchodzi kłamstwa Logana? Hern Logan? No? Równie trudno mi w to uwierzyć, jak w to, że potępił szarych strażników. Za twoją głowę wyznaczono nagrodę. Siedź cicho. A ja obiecuję, że zachowam twoją obecność w tajemnicy. Każdy nic więcej nie mogę zrobić. A więc, jeśli nie ma już nic... Mogę jakieś pomóc? Nie mogę ci pomóc. Jak nie? Dawaj kasę! Dawaj kasę! Najlepsze, nie, co mogę zrobić, to zachować twoją obecność w tajemnicy. No dzięki, kurde. A więc, jeśli nie ma już nic... Miałam nadzieję, że otrzymam twoje błogosławieństwo. Szarego strażnika? A dla kogo? Tak. Masz przed sobą trudną drogę, prawda? No raczej. Uklęknij, dziecino! Miłe proszę stwórcę, co? Aby chronił swoje dziecko. Stwórco, czuwaj na pieska drogę. Też? Daj jej światło w ciemności. Klucz do wszystkich skrzynek. Tak amek. Amek. Amen. A więc, jeśli już, nie dobra. Masz nic, nie. Niech cię stwórca strzeże, szara strażniczka. Mów to głośniej, kurde, żeby wszyscy słyszeli. Dobra. Tam jest, nie. Tak, chyba ze wszystkimi żeśmy sobie. Siostra zakonna księdza Maja Bellabella. A tu jest skrzynka. Chyba wszyscy stąd. Nie widzę tu nikogo innego. Tu są uchodźcy sami. Templariusze też nie bardzo. Boziu, nie, tu chciałam nacisnąć. Dobrze, może załatwimy tych loteryn, tablica. Tego. Tych bandytów dookoła. A powalczmy sobie, a czemu by nie? Oczywiście. Oczywiście. I crash, i nie ma, znaczy no. A ty się gra długo wczytujesz? No po prostu jedna wielka mysykra. Dobrze, gdzie oni są? Gdzie są te potwory? Nie pamiętam zbytnio. Czy oni gdzieś są tam? Czy oni gdzieś są tam? Boże. Zimno mi! Nie, raczej tu chyba nie ma nikogo. Więc drugą stronę gdzieś pewnie. Za mostkiem. Zimno mi. Nie podoba mi się tu. Kurde, nie jesteś przed mostem i nie płacz tyle. Jak inteligentne są Mabari. Rozumieją wszystko. Bardzo. Co tak. No. Odpowiedział ci. Prawdy?
A może po prostu słuchasz tonu mojego głosu? Au, hał. Mamy jakieś dwa zadania. Trzy zadania. Witaj, nieznajoma. Pewnie nie znasz nikogo, kto umie robić pułapki. Raczej nie. Dlaczego ci one? Przykro mi, nie umie robić pułapek. Nie mogę ci pomóc, żegnaj. Stary Barlin mówił, że wkrótce mogą nadejść pomioty. Ma w obejściu trochę pułapek. Pomyślałam, że też parę rozrzucę po gospodarstwie. A raczej to nic nie da. Chcę je mieć zatrute. Ja chcę zwyczajne. To czemu po prostu nie kupisz jakiś wnyk? Barlin ma u siebie zatrute pułapki. Przykro mi, nie umiem robić pułapek. Nie mogę ci pomóc, żegnaj. Nikt nie ma. Barlin rozrzucił wszystkie pułapki po swoim polu. Zatrute? Nie znalazł jeszcze trutki. Dzięki, niech będą stwórcy. Ale ma ich pełno na swoim polu. On bywa trochę ekscentryczny. Przykro mi, nie umie robić pułapek. Nie chciałam przeszkadzać. Przepraszam. Mnie mieć łotrzyko. Bo to bardziej łotrzyk by potrafił zrobić pułapki. Przestań się na mnie gapić, kundlu. Nie mam nic dla ciebie. Czemu się ciągle na mnie gapisz, ty zawszona bestio? Ej. Za grosz wyczucia chwili. Lubię towarzystwo dzikich istot, a nie cuchnących, udomowionych wilków. Ej. Jak grochem o ścianę. Szału można dostać. Morrigan. Ej, zadowolony. Oj, tak. Nasz pieseł. A, kufernia do otwarcia. Masz gdzie spać? Nic nie brakuje? Nie, spoko. Co tu się dzieje? Co? Myślisz, że jestem jedną z uchodźców? W zasadzie liczyłam, że mogę ci pomóc. Nieważne, bywaj. Odkąd dobry król Kaelan odszedł, mamy tu pełno żołnierzy i uchodźców. Jestem tu nestorką i mam pełno roboty. Muszę pilnować, żeby uchodźcy nie wzięli się do kradzieży, albo czego gorszego. Sir Bryant w świątyni zajmuje się sprawami obronności i podobnymi. Lepiej by ci się z nim rozmawiało. Rozmawiałam z nim i co? Za dużo roboty, za mało czasu. No bywa. Trzeba wam pomóc? Nie znasz się pewnie na tonikach, lekach ani ziołach. Ja nie, ale mój przyjaciel, tak? Obawiam się, że nie, nie. Chyba Morrigan, co? No, to możliwe, że jesteś w stanie nam pomóc. Przechodzi tędy wielu podróżników, często chorych albo rannych. Robimy, co możemy, ale zapasy się kończą. W lesie na północ są zioła lecznicze. Jeśli zrobisz z nich trochę lekarstw, postaram się coś ci zapłacić. Napiszę wszystko, co musisz wiedzieć na tej karcie. No, spoko. Roślinki. Musimy uzbierać roślinki. Ktoś jeszcze tu miał zadanie? Tu gdzieś. Aha, już wiem, kto to jest. To sobie zapiszę, chociaż miałam zapis. Nie jesteś żadną z osób, które mnie schwytały. Nie rozbawię cię bardziej niż resztę ludzi. Daj mi spokój. Jesteś więźniem, kto cię tu wsadził? Kim jesteś? Pozostawię cię zatem własnemu losowi. Zostałem tu umieszczony przez zakon. Jestem Sten z Beresat, przedniej straży ludu Kunari. Ci Kunari chyba w drugiej części byli w ogóle inni, z tego co mi się wydaje, chyba że mi się mylą rasy jakieś, więc... jestem Elizabeth Iron, miło cię poznać. I co właściwie tutaj robisz, Kunari? Zostawię cię w spokoju. Albo ze mnie szydzisz, albo okazujesz maniery, jakich próżno szukać w waszym drugie. Kraju. A zresztą to przecież bez znaczenia. Wkrótce i tak umrę. To dumna i potężna istota. No. Zakuta tu na żer pomiotom. Radziłabym ci wypuścić go. Z czystej litości. Litości? Tego się po tobie nie spodziewałem. No widzisz? Chciałam też zaproponować... żeby Alistair zajął jego miejsce.
A tego akurat można się było spodziewać. Ojejku. Radzę ci pozostawić mnie własnemu losowi. Potrzeba mi kogoś silnego do pomocy. Co zrobić, że cię tu sam... Co zrobiłeś, że cię tu zamknęli? Mogłabym dać ci trochę jedzenia i wody. Jeśli wolisz, mogę to zakończyć od razu. Na razie zostawię cię w spokoju. Nie dziwię się. A jakiej konkretnie potrzebujesz pomocy? Przysięgam bronić świata przed plagą. Co cię to obchodzi, skoro będziesz wolny? To nie twoja sprawa. Wykonuję zadanie najwyższej wagi. Plagą? Jesteś więc szarą strażniczką? No, dlaczego pytasz tak? Nie jestem tak. To zaskakujące. Mój lud zna legendy o sile i biegłości szarych strażników. Przypuszczam jednak, że nie każda legenda mówi prawdę. Czy wielebna matka zgodzi się cię uwolnić? Na razie stawię cię w spokoju. Może jeśli powiesz jej, że szara straż potrzebuje mojej pomocy. No właśnie. Wtedy zginę równie szybko, co czekając tutaj. Dobra, na razie go zostawmy tu. Wrócimy do niego. Żeby pomioty pożarły go żywcem? To okrucieństwo. Ciekawe, dlaczego wielebna matka tak się go boi? Bo jest duży. Duży Sten. Bla. Zapis. Bla. Dobra, jakieś roślinki, ale nie wiem, czy chodziło jej o te roślinki. Mamy dziennik. Nie tylko rośliny. Układy, ale mamy w ogóle gdzieś tam coś tam. Gdzieś tam. Wiem, że Morrigan może robić. Muszę. Chyba. Tak, ma ulepszone zielarstwo. Ale co ja potrzebuję? Jakie układy? Co? Jak to mam zrobić? Ale jak to mam zrobić? Użyj. Sprawdź. Dobra, potem się pozastanawiamy. Najpierw może... pozbierajmy wszystko. Co? O, właśnie się robi coś takiego. Aha, i lecą bandyci. Dobra, nie lecą. Jesu. Ty sobie rób co chcesz. Dobra, kobieto. Dajcie sobie radę? Czekajcie, ten ma mało. Dobra, wyszliśmy do tego. A piesełko go gryzie? Weź go gryź. Zostawmy Morrigan. Dobra, chodźmy ten. A może byś tego wziął i ty też. Aha, czyli to jest jeden ten oddział tych bandytów. Tam odłóż następny jest. Dobrze, mamy ich. Ktoś jeszcze jakie fanty zostawił? Tu jeszcze byli, ale... Ale chyba nikt nie zostawił, niestety. No bywa. Dobrze, chodźmy wybić następnych niedobrych. A, nie mogę tu wejść, dlaczego? Dlaczego? Ups, pajączki. Pajączki, których nie lubię. Nie lubię was. No, odczep się. Come on, bo mnie pajączki zjadą. No, super. Dobra,
kogo jeszcze my tu gryziemy? Tu. Dobra, tu jest jeden, tu jest drugi. Może pomóżmy tym tutaj. Zostawcie tego. Holstera. Trucizna, one będą miały, no nie? Jak te pająki. Trujące. Pogłaskaj. Gizmo naszego. Jakie ciesy. Dobra. Ja chciałam to... Sprawdzę się jeszcze coś ten... Miałam skórzany ćwiekowy. Ćwiekowe buty niby lepsze, ale... Gizmo, a ty? 1,20. 1,50 masz, weź sobie te butki. No tu chyba nie ma nic. Tak, wyczyścimy wszystko. I bandytów, i pajączki. A tu są jeszcze jakieś roślinki. Trup i korzeń. Okej, chodźmy w tą stronę. Teraz... Aha, pieska mają tam. Chodźcie. Ja już czekam. Wow, jak ten chleb ma Listerowi. Podwódce. Aha, przywódca tu jest. Tak. Ogólnie. Piesku. Weź się może za tego przywódcę? Chodźmy za niego wszyscy. Dobra, mamy ich. Albo i nie, bo jeszcze jeden stoi. Wiem, widzę. Oczywiście. Dobra, mamy was. Nie, już nie twoje. Puszkowe. Tego zaś nie mogę otworzyć. I zaś mi... Dobra, mam jeszcze jeden ten oddział tych bandytów. Sztylecik. Aha, to jest ten przywódca, co? Ma wielki miecz, kadzidło, świadomości. Rękawice. Pancerz kolczyw, daj mi wszystko. Dobra, jeszcze jeden oddział został. Z dwoma psiakami. Nie mam awansior. O, Alister mam. Chodźcie tu. No kurde, chodźcie. Ja się dam zaraz łuczniku.
pudło. Dobra, jeszcze jeden. A gdzie do Morrigan mi strzelasz? No, pies się zwiesił z lekka. Naprawdę? Świetnie! Zwyciężyliśmy! No hura, no. Nikt nic nie zostawił. Znaczy, będziemy mogli oddać zadanie sobie. Zbieram sobie jeszcze roślinki. Nie wiem, czy elfie korzenie nie są właśnie do jakichś tam okładów zrobienia. Ale i ja nie chciałam was tam ściągać, agro. Odpuśćcie sandal! Nie daj im się dotknąć! O, w życiu kopana. Nie stój. Dobra, dacie sobie radę. To już mroczne pomioty są tu. Damy sobie, ludziska. A raczej powinniśmy sobie dać radę, bo oni nie są jakieś... O. Ty, Morrigan, czy ty w ogóle, kurde, kogoś trafiasz sobie? Czy mi się, kurde... Teraz. Ty, cwaniuro. A jeszcze jeden jest. Dobra. Zasuń się. Kurde. Czego nie. Ci trzeba? Nieważne. Jakieś kamyczki, jakieś pieniążki. Dokłady. Mak krwi. W samą porę, przyjaciółko. Jestem zobowiązany. No spoko. Nie ma za co. Jak bardzo zobowiązany. Wierz mi, nie próbowałam nawet cię ratować. Jestem Bodan Fedik, kupiec i przedsiębiorca. A to mój syn Sandal. Powiedz dzień dobry, synku. Dzień dobry. Drogi zrobiły się ostatnio niebezpieczne. Mogę spytać, co cię tu sprowadza? Może zmierzamy w tym samym kierunku? Nie sądzę, żebyś chciał podróżować z Sarą Strażnicką. To trochę skomplikowane, ale możesz iść ze mną, jeśli chcesz. Wierz mi, nie idziemy w tą samą stronę. Obawiam się, że tajemnica wagi państwowej. Strażniczka? No tak, to wiele wyjaśnia. A co mnie zdradziło? Ale przypuszczam, że czeka cię na szlaku więcej rozrywki niż ja i mój syn jesteśmy w stanie znieść. Pozwól mi jednak życzyć sobie powodzenia. Do widzenia. Dobrze więc, posprzątajmy nieco ten bałagan. Pa. Skrzynia. Masz rzeźbiona figurka jako prezent. Dla którejś z naszych towarzyszy. Dobrze, nie chciałam tego zrobić, ten, ale... Dobrze, mam jeszcze... awans. Patrzę, czy nie ma jeszcze jakichś roślinek, czegokolwiek do podniesienia. Rękawice. Tu coś jeszcze jest. Zakopany kufer. Kurde. Dobrze, mamy awansy. Awansy z pieskiem, awansy, kondycja. Siła. A nam co ciekawego się ukaże. Co my mamy? Mistrzowskie wyszkolenie bojowe. Obezwładnienie. Bo nie wiem, czy to jest aktywne.
Dobrze. Mniejsza z tym. Chodźmy, oddajmy to zadanie tego do kantora. Kantora do tej tablicy. Panie kantorze, wypłacaj pań pieniążki. A tu gościu stoi. Niechaj dostrzeże cię i olśni blaskiem, ponieważ czynisz dziś jego dzieło. Spoko. Ilgrzym, co ci trzeba? Nie, ja chciałam tablicę. Tablicę, o Boziu, ostatnia pamiątka. Tak, dźwiedzi, Boziu. Dobrze, czekaj, gdzie te w ogóle zadania są, w którą stronę, dziennik. Ale chyba ogólnie. Nie widzę tego nigdzie. Aha, tu jest. Tablica kantora. Uwolnij Kunari, ale to już sobie zrobimy w następnym odcinku. To jest. Sobie skończymy, no tak jak mówię, w następnym odcinku będziemy zapytać się Matki Wielebnej, czy mogłaby uratować tego, puścić tego Stena na rzecz Szarej Straży, bo będziemy potrzebować mocnych, silnych ludzi do walki z całą plagą. No to się przekonamy w następnym odcinku. A nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, no i co, słyszymy się w następnym odcinku z gry Dragon Age Początek. Cześć!